Cześć, jestem Dodo, widzimy się w kolejnym odcinku Terrarii do Kwadratu. Ten już jest 14, miejmy nadzieję, że nie będzie pechowy jak 13. No i dzisiaj wybierzemy się do dungeona. Odblokowaliśmy sobie wejście. Także wskoczymy tam, poszperamy trochę w skrzynkach. Ale zaczniemy jeszcze od... Pierwsze weźmiemy sobie łóżko, przeniesiemy znowu do naszej bazy wypadowej. I może skoro pokonaliśmy bossa, to zrobimy sobie jeszcze tymczasowy domek dla naszego sprzedawcy ciuszków. Raz, dwa. O. I szybciuteńko wrzucimy to tutaj obok Goblin Tinkrera. Póki jeszcze nie zrobiłem z tego takiego magazynu tutaj na uzbrojenie, jaki miał być. Także na razie zrobimy to w ten sposób. No i na dobrą sprawę jeszcze śmieci można się pozbyć. W ogóle dosłownie przed chwilką musiałem usunąć te doniczki z podłogi szklarni, bo one też przeszkadzały we wprowadzeniu się driady. Ona uciekała nam do tamtego domku. Także musiałem to usunąć. I będzie to szklarnię chyba jednak trzeba trochę przebudować, bo ja bym jednak chciał tam mieć jakieś doniczki. Chyba żebyśmy zrobili jeszcze osobne takie miejsce na właśnie na roślinki wszelakiego rodzaju. Ale na razie wbieramy się do dungeona. Jako iż zrobimy sobie tam tą taką małą bazę wypadową, to odpuszczę sobie jakieś inwestowanie w jakieś płotki, robienie iron skinów i tak dalej. Zginiemy, trudno, będziemy wracać po prostu do dungeona i jeszcze raz. Boże, ależ to nagrobków. I jeszcze raz będziemy wchodzić pod ziemię. Mam nadzieję, że drewna nie... Dobrze, drewna nie schowałem. Zrobimy sobie trochę pochodni. Dobra, myślę, że 96 wystarczy. W dungeonie wiadomo, ciemno. Włączać i wyłączać tych lampek też nie będziemy przecież tego robić cały czas, bo i po co? Znajdziemy może sobie panią mechanik. Także zaczynamy znowu się rozwijać do przodu. No i jak będziemy mieli, że tak powiem, całą elektronikę, to coś może wykombinujemy gdzieś, ale jeszcze nie wiem. W ogóle przydałyby się jakieś statuetki. No slime'ów by były miłe, ale to jeszcze zobaczymy. A no i miło by było, jakbyśmy muramasę znaleźli w skrzynce jakiejś. Mielibyśmy kolejny element do naszego Night's Edge'a i później już tylko wypad do piekła. I tak się zastanawiam, czy taki wypad do piekła będę to musiał jakoś chyba potem pomontować, to co nagrałbym w tym piekle, bo przecież nagrywać samo wydobywanie Hellstone'a to zresztą zobaczymy. Na razie ciśniemy to dungeona. Widzę, że coś mi tutaj framerate skacze. Ale chyba jest w miarę ok. No, zbliżamy się powoli. Kaktusy na razie są nam niepotrzebne. W ogóle fajnie, że teraz można spokojnie przez nie przechodzić. Nie trzeba się bawić w żadne omijanie. No, goblina to możemy pokonać, choć w sumie już z goblinami się uporaliśmy. Niepotrzebne nam jest żadne. Choć w sumie może kiedyś będziemy chcieli przyzwać, co by się kasy dorobić czy coś. A, no i jeszcze moglibyśmy Waterbolta znaleźć. Bóg, bóg. Tutaj nie ma. Tu jest kolejna porcja książek. Bóg, bóg. W ogóle, jak ktoś wie, to możecie mi napisać, bo ja się nigdy w temat nie zagłębiałem. To jest tak, że on się tutaj generuje jako Waterbolt, czy po prostu książka ma jakiś tam niewielki procent, powiedzmy, szansy na to, że się stanie jakimś Waterboltem właśnie. To sobie pozbieramy, podki jakieś. Tak, tutaj jeszcze jest fragment rozświetlony. No i patrzcie. Same książki. O. Waterbolt. O Jezu, już się zawaliliśmy. Bez przesady. Trudno, robimy agresywne sprzątanie. Jedna strzała nas nie zbawi.
odparcie mi to, ale muszę. Muszę. W ogóle to sobie dajmy, powiedzmy, zamiast tego, o tak. Unholy Arrows, też tutaj. Dobra, troszkę slotów mamy, później się martwić będziemy, o tak. W ogóle jaki my tu mamy bonus? Strong. Knockbacka nam dodaje. Cyk. Dobra, to rozwiązane. No i teraz można się fajnie bić. O, chyba zeszliśmy już, że tak powiem, w dungeon właściwy. Bo już się muzyczka zmieniła. Au. Tak, jeszcze damage od spadania. Tak, jeszcze spojrzę, nie mam żadnej miksturki, która by nam tu mogła rozświetlić. A mam Orb of Light. Może nie jest to jakieś specjalnie jasne, ale lepsze to niż nic, tak na dobrą sprawę. Czemu oni tu ciągle wy... O, patrzcie, kogo tutaj mamy. A nie wiem, czy widzicie. To w końcu YouTube i to jego ściemnianie filmu. Nie wychodzi nam uwalnianie lipeców na dobre. W każdym razie panią mechanik mamy już uwolnioną. Czyli jeden problem rozwiązany. Będziemy zbierać te pułapki. A właśnie, nie wiem, czy o tym wspomniałem. W końcu wydaje mi się, że wspominałem, ale jeśli nie widzieliście mojego poprzedniego filmu, to powiem o tym jeszcze raz. Jeśli macie problem z uwolnieniem NPC-a, klikacie na niego prawym przyciskiem i tutaj nie macie żadnych opcji, nie chce wam się uwolnić, to musicie wyłączyć autopauzę w opcjach. I tyle. A zaraz, tam mieliśmy rozgałęzienie już chyba pierwsze właśnie. To tam teraz skoczymy. Poszukamy jakichś skrzynek pierwszych. Oj, nie lubię ich. Nie można ich nijak pokonać, także... O, patrzcie, kluczyk leży. No i mamy skrzyneczkę, którą sobie otworzymy. O, patrzcie, jaka pułapka. Tuż przed skrzyneczką. A, cyk. O, like a ninja. No proszę. Muramasa. Jeszcze z ładnym bonusikiem. O, zamiast czego... O, zostawmy to na razie. Gold bary. Spelunker możemy... Nie to, Boże, loot all. Boże, depozytor, jak ja mogłem to wcisnąć? Spelunkera sobie możemy chlusnąć. Nie będziemy się oczywiście tam kopać wszędzie po te rudy, ale... będziemy mieli... chociaż wgląd na to, co jest wokół nas. Także jedna skrzyneczka załatwiona, znajdziemy następną, to będziemy się martwić, co z ekwipunkiem. Tak, chwilkę nas nie ma i już nam się tutaj respi wszystko, czy co się nie powinno respić. Ale z życiem na razie jest ok. Także możemy lecieć niżej. Tutaj bonusów już jest cała masa, zrespiła, ale będziemy mieli chociaż kości, żeby sobie necro armor chociażby stworzyć. Choć nie wiem, czego będę nosił. W sumie jestem dosyć przywiązany do Shadow Seta. Ach, pani mechanik, już ją chciałem uderzyć. Bo w sumie już to chyba mówiłem kiedyś, tylko nie wiem, czy w komentarzach, czy w filmie, że z Shadow Setem przebiegałem tak naprawdę całą terrarię. Przed 1.1 później się przerzuciłem na te lepsze zbroje, a Moltenowej sobie nie robiłem z czystego lenistwa, bo po prostu nie chciało mi się łupać tego Hellstone'a w piekle i później zrobiłem ją tylko po to, żeby sobie ją postawić na statuetce. Drewniana skrzynka, kolejny spelunker, trochę pochodni, kluczyk zamiast tej bluma i flaming arrowsy tutaj. Au. No, już myślałem, że coś się zbugowało i nie mogę go trafić. Ale... O, skrzyneczka, mamy kluczyk. Tutaj jakieś guzi. Ach, chciałem się popisać z winnością, ale nie wyszło. Oj. Ależ mnie tutaj... Dobra. Teraz jakby to rozwiązać, bo musimy się dostać do tej... Otwieramy drzwi.
I otwieramy drzwi. Dobra. Coś, no może sobie helfa wybijemy troszkę. Tak, i ta skrzynka jest akurat w takim miejscu, że... że ta kulka przez nią przelatuje. O, life crystal. To sobie... do life crystala to się będziemy musieli dokopać. Trochę mozolnie. Wytrzymałe są te dungeon bricki. Ale mam nadzieję, że jesteście w stanie wytrzymać tą chwilkę, która jest potrzebna na dokopanie się tam. O, zaraz. Jeszcze tylko jedna rzecz. A wyrzućmy tej Bluma może. Wydawało mi się, że wyrzuciłem rzeczy. Ojojojoj. Co bardziej niepotrzebne, ale jak widać, w dungeonie jest cała masa rzeczy, które można zebrać. I niestety później pojawia się ten kłopocik. Znaczy mój kłopocik, bo pewnie masa osób sobie z tym jakoś radzi. Ja niestety niespecjalnie potrafię, jestem dość chaotyczny, jeśli chodzi o umieszczanie rzeczy w ekwipunku. O, i 340 hapsa. O. I jedziemy niż... A nie, tam skrzyneczka była, Boże, zapomniałem. No Boże. Ale na to nie mamy miejsca, żeby zbierać te pułapki. No, będziemy kiedyś potrzebowali to. Zaraz. Może sobie tutaj zrobimy taką... platformę. O, zaraz, gdzie tu będzie bezpieczne miejsce? Jeszcze kawałeczek mogę? Nie mogę. A tutaj? O, tu mogę. Elegancko. Blue Moon jest git. Throwing Knife. Kolejny Spelunker. Healing Pot, jak najbardziej. Throwing Knife. Możemy sobie wziąć Throwing Knife zamiast Dirtu, o. A Suspicious Looking Eye'a chcemy w sumie? Niech tu leży, bo możemy go sobie w każdym momencie skraftować. Tak naprawdę mamy materiały, więc nie będzie to problemem. Teraz odpowiedni moment. O, prawie że pięknie. O, i pochodna. Cyk. O, Night Owl Potion. Trzeba go chwycić. O, trochę więcej będziecie widzieć. A my sobie teraz najpierw pokonamy sobie oczywiście kolejne kości. Wow. Nie chciałem spadać aż tak nisko. A to jeszcze co by nam się przydało? Ten pistolecik co jest. Nie pamiętam jak on się nazywa, ten co się później z niego King z Blastera kraftuje. Jak on się nazywa? To nie był jakiś handgun czy coś? Ojej, nie mamy kluczyka. O, w ogóle to się pije, to też możemy wybić. Zawsze trochę miejsca w ekwipunku przybędzie. Ciach. I lecimy na dół. Bomby. Ale też nam nic nie dadzą teraz bomby. O, ale Life Crystal się nam jak najbardziej przyda. Tylko teraz tak nawet jak nam gdzieś klucz wypadnie, to my go nie podniesiemy. No tepaj się koleś, bo chcecie zabić. No, i tak właśnie. Się Dark Casterzy powinni tepać cały czas prosto pod ostrze miecza. Wybijemy ze Swiftnessa jeszcze jednego. Ależ pani mechanik się tutaj... No patrzcie, cała masa skrzyneczek, a my nie mamy żadnego klucza. Ojej, przepraszam na chwilkę. No, już jestem. Sytuacja opanowana. Na czym to ja skończyłem? Zapewne coś o tych life krystalach. Że sobie ładnie healtha podbijemy. Ojej, na razie to health nam spada. W zawrotnym tempie.
chociaż udało mi się uniknąć. O, kurczę, co tam widziałem. Najpierw cyk, teraz cyk, teraz tutaj. Tak, to tak samo. Ha, to mam już maksymalną liczbę życia. Znaczy ilość życia w sumie. O, to jeszcze teraz tylko ogarniemy, co wyrzucimy, żeby kluczyk zebrać. Na przykład, o, akorny są nam zupełnie niepotrzebne. No i teraz, którą skrzyneczkę? Tą? Czy tamtą? A może jak już tu jesteśmy, to tylko z kula ubijemy. Ciach. No i proszę. Tak, handgun. Jak ja tego nie lubię. Gravitation. Cyk. Znów złoto. Throwing knife. Gdzie się wkładaliśmy? Tu. O Jezu, i na to też trzeba znaleźć miejsce. Na razie będziemy trzymać i strzelać. O, strzały są niepotrzebne. Także tak naprawdę te główne rzeczy, które chciałem znaleźć, chyba znalazłem. By the way, znów nie mamy miejsca na kluczyk. W ogóle nie widziałem żadnego slajma na razie. Aż dziwne, bo zawsze jakieś gdzieś tu sobie skaczą. Bomby wypadają, ja nie mam miejsca, żeby je zebrać. Dobra, koniec narzekania na brak miejsca w ekwipunku. Zajmijmy się może poszukiwaniami, czymś tam jeszcze. Po statuetki chyba zrobimy kiedyś oddzielny wypad. Tak w ogóle nie skoczyliśmy do naszej bazy wypadowej, nie zostawiliśmy łóżka. Drobny fail. W ogóle nie wiem, ile nagrywam ten odcinek, bo nie chcę, żeby był za długi, a z kolei jakby był dość krótki, to mogliby... O, patrzcie. Odchodząc od tematu, mamy slime. Kości sobie później schowam z powrotem do ekwipunku, jak użyję kluczy. Ale na razie... No nie udało mi się... Tak pięknie wlecieć prosto tutaj. Teraz oberwiemy zapewne od tego, oczywiście, jakżeby inaczej. O, ale chociaż od tej kulki nie dostaliśmy. Elegancko. I teraz gdzie tu były skrzynki? Tu jest jedna. Możemy się nią zająć, tam jest druga. A, tamtą otworzyliśmy, dobra. A to może spróbujmy tą, tutaj taka jest dość ciężko dostępna. Zaraz oczywiście oberwiemy. O. Cyk. Co mamy? Aqua Scepter. Dynamite! Chodźcie, coś wysadzimy, tylko tutaj niespecjalnie coś się chce wysadzać. W ogóle health'a możemy sobie wypił troszkę, o. Ależ nas cisnął. Dobra, Wiletron się na coś przydał. Help. A, 30 sekund, mój ty Boże. Może się odsunie. No nie! Nie, no czemu? Będę musiał sobie obejrzeć ten motyw. Wydawało mi się, że... Czy ja stałem na tym? Tak, kasy trochę poleciało. No nic, ale trzeba spojrzeć na to pozytywnie. Przynajmniej coś nas cofnęło do domu. I możemy sobie spokojnie ogarnąć, co my tutaj mamy. To są kości, które... Żeby się nie skasowały przypadkiem, to tak zmienimy. Ten ma oczywiście jakieś ujemne statystyki. A zobaczmy, jak jest koszt przykucia tego pistolecika u Tinkrera. A
A nie Shock, tylko Reforge, czy Reforge. A... Boże, 2,5 gold coina. Jestem z powrotem, spojrzałem na to, co nagrałem i stwierdziłem, że tam jest tylko 20 minut, a można w tym dungeonie posiedzieć trochę więcej. Więc wróciłem tutaj, postawiłem łóżeczko i skrzynkę, wyczyściłem w międzyczasie sobie trochę ekwipunek tam w domku. Także teraz możemy spokojnie z powrotem wracać pod ziemię. Wypijemy spelunkera, tak żeby czegoś lepiej nie przeoczyć. Może sobie taki własnu wykopiemy, co? Cyk, cyk. I ostatni klasek. O, i wracamy pod ziemię, jeszcze tylko Orb of Light, który niewiele daje, ale co tam. Niech się do czegoś... Niech mu się wydaje, że jest do czegoś przydatny. O, i tu lecimy coraz niżej. Tak się zapatrzyłem na te rudy przez chwilę. A, chcemy kolce. W sumie myślę, że możemy ich trochę wziąć. Strasznie długo się je wykopuje. Dynamitem to szybko wtedy poszło, tylko oczywiście... Wtedy zginąłem. A chyba, że... A zaraz zaczynę. Może wypadną nam gdzieś bomby. Mam teraz miejsce w ekwipunku, to je podniosę i może bombami uda się te kolce zabrać. Nie wiem, chyba nigdy nie próbowałem. O, też mnie leń złapał. Stwierdziłem, że raz długo schodzi i ich wydobywanie to sobie odpuszcza. No i teraz jak na złość żadnej bomby. Tutaj chyba byliśmy, co tak, skrzyneczka wyczyszczona. Teraz możemy sobie zbierać po kolei wszystkie te statuetki. O, tu coś zostawiliśmy? Tak, tu zostawiliśmy Suspicious Looking Eye. Dirt na razie bierzemy ze sobą. Ach, teraz mi się udało. Coś się tutaj kręci. Zamknięta skrzyneczka, ale na razie chyba światło zapalimy. Nie mamy chyba na razie żadnego klucza, także jeszcze jej nie otworzymy. Całe szczęście, że nie dostałem żadnego debuffa teraz. O. Tak, nie mamy żadnego klucza. Slime'ów też nie ma. No, nagrobeczek. Tutaj wcześniej te kolce były, które wybuchły od dynamitu. Troszkę z banuszków, to jest szansa, że coś nam to wypadnie. O. Nic, nic, a skrzynek coraz więcej. Ja nie chciałem kilofa wyciągać. Kolejna statuetka. Oj. Statuetkę sobie zebrać możemy, ale... Kurczę, ja chcę kluczyk! Czemu ze złota nie można sobie złotych kluczyków robić? Byłoby chyba wtedy za łatwo. Dobra, może by było, no ale... Skoro slajmy się nie pojawiają, kluczy nigdzie nie ma, to jakoś sobie trzeba by było radzić, a żadnej alternatywy tutaj nie ma. O Jezu. Za dużo ich tutaj jest. I z żadnego klucz nie wypadnie. Jak na razie żadnego kluczyka. Też nic. Też nic.
tu, chociaż w nic nie wpadliśmy. Kurczę, pamiętam, że kiedyś biegałem po dungeonie, to co chwilę kluczyk mi wypadał i miałem ich aż nadmiar. A tutaj tych kluczy jak na lekarstwo. O, znowu wpadam w jakieś kolce przez ten... przez przerwę w klockach. No slime, gdzie jesteście? O, patrzcie. Tu jest skrzyneczka, tylko pewnie ściana dungeona jest. Dość gruba, ale trudno, zobaczymy. No, jakoś idzie. Ach, skończył nam się spelunker. Ciekawe, co tam będzie. A nie liczyłbym na nic ciekawego. A może złoty kluczyk? A właśnie, jeszcze moglibyśmy zdobyć dark key. No, przecież nie mamy. A później w Underworldzie będzie trzeba sobie jakoś radzić z tymi mrocznymi skrzynkami. A, na szczęście. Ściana nie jest aż tak tragiczna. No, jeszcze trzy klocki, a potem to już z górki. No, bo teraz to już klocki, które tam idą na... no, bardzo szybko w każdym razie. Cyk, 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 cyk. O, i nawet przez ścianę ją złapiemy. Kolejny Gravitation, Thorns, Gold Bar. Drugie Suspicious Looking Eye. I Hermeski, mam już jedne Hermeski. Czy ja tam widzę Life Crystala? Tylko teraz już nam są niepotrzebne, więc... Więc nas to nie urządza, że tak powiem. Już mamy full życia. Kurczę, szkoda, że nie można na przykład z Life Crystali craftować sobie, powiedzmy, złotych kluczyków. No. To było tak piękne. No nic, lecimy niżej. Miejmy nadzieję, że gdzieś tu znajdziemy coś, co nam się może przydać, bo jak na razie to... Znaleźliśmy w sumie to, co chciałem głównie, ale... Jak tak teraz myślę, to jednak... Tak, patrzcie, patrzcie, co tu jest. Mamy jeden kluczyk. Już się... Bomby, o, bomby. No to co, pierwszą lepszą skrzynkę z brzegu. Mamy magiczny pocisk. Irytujący magiczny pocisk. To wyrzucamy. To możemy wypić, to możemy włożyć. I dynamit tutaj i jakieś koce sobie ładne zaraz wybierzemy, na przykład. Na przykład te tutaj, albo te tu za nim. Bo są całkiem spore. O, i tu powinniśmy chyba być już bezpieczni, co? Pięknie. Oj. Oczywiście nie wszystkie się zniszczyły, ale... Lepsze to niż nic. Ile mamy? 22 kolca. W sumie jest ok. Zaraz zobaczymy, czy bomby je niszczą. Oj, za mocno trochę. No chyba nie. Chyba, że po prostu nie trafią w ogóle, ale... ale mi się wydaje, że chyba jednak nie niszczą. Health. No i niestety znów cierpimy na brak złotych kluczy. Strasznie mnie to niepokoi. No nie, no po co? Po co upuścić klucze? Lepiej wywalić kości same. W ogóle tu już jest chyba sam spód tego dungeona, także może skoczmy trochę wyżej. Może gdzieś tu jakiś slime się zrespi. Tutaj też już byliśmy przecież. O, 64 życia, 26 sekund i 4 gold coin. Wróćmy może sobie. Boże! Boże, widzisz i nie grzmisz. Zostawiłem tam łóżko i nie kliknąłem na nie prawym przyciskiem myszy. Jak ja to mogłem zrobić?
Zabicie mnie za to. No nie wiem, no. Co to jest w ogóle? Nie, nie ogarniam. Jak ja to mogłem zrobić? Nie chcę mi się tam biec już po raz kolejny. Także pozostaje mi... Nie pozostaje mi nic innego, jak zrobić małe podsumowanie tego, co dzisiaj zyskaliśmy. A zyskaliśmy w sumie całkiem sporo, bo mamy teraz ładny zapas sztabek złota. No mamy hermeski, jakieś tam statuetki kolejne, które wrzucimy na razie do skrzynki ze wszystkim. Znaczy z takimi różnościami. Tutaj w magazynie wrzuciłem na razie dwie skrzynki, ale wszystko wrzucam jak na razie do tej. Tutaj wszystkie bronie po kolei, które mamy, a które nie są mi potrzebne w tym momencie. A mamy tak, mamy Muramasę, mamy Handgun'a, tutaj mamy Blue Moon'a, Magic Missile, Waterbolt. Także całkiem ładnie. Jeśli chodzi o monety, to też już idziemy do przodu. Już się odkuliśmy za nasz Tinkerer's Workshop. Te kolce. Nie, w sumie kłaść je tutaj jako taki znacznik. Nie, to nie jest najrozsądniejsze. Zaraz je szybciutko złupię, bo widzę, że zdecydowanie za często mógłbym w nie wpadać. Schowam je po prostu też do skrzynki z różnościami. Także wydaje mi się, że jest całkiem ładnie. Jeszcze tylko chciałem coś dać tutaj pomiędzy to i oczywiście wyleciało mi z głowy, co ja tam chciałem położyć. Ach, chyba chciałem tam dać posążek z hermeskami jako oznaczenie, że tutaj będą akcesoria, ale tak, oczywiście to jest na trzy kratki i nie można symetrycznie tego położyć. No nic. Niech to tak na razie stoi, albo nie, na razie to złupiemy. W każdym razie w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to możecie dać łapkę w górę, dodać film do ulubionych. Jeśli chcecie być z moimi filmami na bieżąco, możecie mój kanał zasubskrybować. Natomiast jeśli chcecie coś napisać do mnie albo ocenić ten film własnymi słowami, po prostu możecie napisać komentarz. Jeśli szukacie moich innych filmów, zapraszam do odwiedzenia mojego kanału. Tam w playlistach wszystko jest ładnie posegregowane. No cóż, ja się z wami będę żegnał. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć.